Dobry wieczór, Joanna Sikora. Szaro, mokro, lecz cieplej tak będzie w najbliższej dobie. W naszą stronę przesuwa się front atmosferyczny, za którym powietrze jest o kilka stopni cieplejsze. Teraz dociera do nas mróz z północy, a w połączeniu z układem wysokiego ciśnienia da taką oto pogodę. Warunki drogowe zrobią się bardzo trudne. Miejscami widzialność ograniczą silne zamglenia. Temperatura szybko spada. Najzimniej będzie pod Tatrami, minus 6 stopni. W centrum i na północy województwa 0 i stopień poniżej 0. Słabo popada deszcz ze śniegiem i deszcz mrznący. Sobota. Chłodno z umiarkowanym wiatrem. Na niebie przede wszystkim chmury. Od czasu do czasu popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2-4 stopnie, a na Podhalu 0. Wiatr obniży temperaturę w odczuwaniu o 2-3 stopnie. W Krakowie wiać będzie nocą, natomiast w ciągu dnia wiatr uspokoi się. Deszczu będzie mało, ale przy niskiej temperaturze może być dokuczliwy. Ciśnienie rośnie i mimo to możemy czuć się senni. W kolejnych dniach... Niedziela. Pogoda w kratkę, lecz z przewagą chmur. Cieplej do 3-6 stopni. W poniedziałek deszczowo przez cały dzień. I ostatnia mapa. W okolicach Nowego Sącza poziom pyłu PM10 może przekroczyć normę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.